Siema cuda, moi drodzy. Dzisiaj zapowiadany odcinek dotyczący podjadania. Dlaczego podjadamy? Jakie zdarzenia, jakie sytuacje, jakie reakcje naszego organizmu wpływają na to, że nie potrafimy wytrwać w naszych założeniach dietetycznych i jak temu przeciwdziałać? Jeżeli jest to dla Ciebie ciekawe, rozsiądź się wygodnie i zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Powody, dla których podjadamy, podzieliłam na kategorie dietetyczne, emocjonalne, hormonalne, nawykowe. O kilku z nich opowiem z autopsji. Dajcie znać, który z tych powodów jest Wam bliski, a może podacie jeszcze inny powód, którego ja nie uwzględniłam na swojej liście. Także przechodzimy do pierwszego. Do pierwszych powodów, do pierwszej kategorii, a pierwsza kategoria to jest chyba najbardziej intuicyjna, czyli kategoria dietetyczna. Powód, dla którego podjadamy, jest to źle zbilansowana dieta. I co poeta ma na myśli? Pierwszy powód związany ze źle zbilansowaną dietą to jest za mało białka zjadanego w ciągu dnia. I tak jak Wam opowiadałam w poprzednich odcinkach, że tego białka powinniśmy spożywać około 1,5 grama czystego białka na kilogram masy ciała, to bardzo często jak rozmawiam z osobami, które nie są wtajemniczone w zasady zdrowej dietetyki, często spożywają tego białka znacznie za mało, a tak jak wspominałam, to właśnie białko jest tym makroskładnikiem, który syci najbardziej, czyli zjadając go jesteśmy najedzeni przez najdłuższy czas. Dlatego jeżeli nie spożywamy odpowiedniej ilości białka i wydaje nam się, że objętościowo nasze posiłki są duże, no bo cały talerz warzyw, prawda, cały talerz innych produktów typu ryżu, ziemniaków, kaszy, to jednak po kilku godzinach, a czasami nawet po godzinie już czujemy głód. No i wtedy łatwiej jest nam sięgnąć po jakąś przekąskę, nie daj Boże, również niskobiałkową. Więc pierwszy powód to jest za niska podaż białka w diecie. Drugi powód, również związany ze źle zbilansowaną dietą, to jest za wysoka podaż węglowodanów, bo tak jak Wam wspominałam, jest to makroskładnik, który syci najkrócej, a dodatkowo, jeżeli jest spożywany w nadmiarze, co to znaczy w nadmiarze, to zapraszam Was do poprzednich filmów, gdzie o tym mówię bardziej szczegółowo, to węglowodany powodują skoki insuliny, skoki cukru we krwi. A jeżeli ten skok jest na początku wysoki, to później on równie mocno spada poniżej normy i wtedy właśnie czujemy głód. I to nie jest głód spowodowany tym, że mamy pusty żołądek i potrzebujemy pożywienia, potrzebujemy energii, tylko po prostu w taki sposób nasz organizm reaguje, odczytuje właśnie ten spadek cukru we krwi. Mniej więcej godzinę, dwie godziny po posiłku wysokowęglowodanowym. Więc jeżeli podjadasz między posiłkami, czujesz taki wilczy głód chwilę po posiłku, być może to właśnie jest powód Twojego podjadania. Kolejny powód, już nie związany z tym, w jaki sposób mamy ułożoną dietę, to jest powód emocjonalny, czyli bardzo często podjadanie jest skutkiem zażerania, zajadania, smutku, stresu, nerwów, ale czasami też pozytywnych emocji, radości, szczęścia, podekscytowania. I to, czy którejś z tych emocji prowokują Cię do sięgnięcia po przekąskę, to już jest kwestia na tyle indywidualna, że trzeba to przeanalizować osobiście, sprawdzić, w jakich sytuacjach masz największą tendencję do podjadania. I powiem Ci z mojego doświadczenia, że u mnie akurat z moich obserwacji wynikło, że ja podjadam bezsilność. Bezsilność, kiedy czuję się bezsilna, jestem już zrezygnowana w jakiejś sytuacji, to wtedy
jako takie pocieszenie, może jako takie poddanie się. Mam nawyk, nad którym pracuję, podjadania. U Ciebie może być to smutek, może być złość. Daj znać w komentarzu, jeżeli właśnie któraś z tych emocji powoduje u Ciebie to, że sięgasz po przekąskę, której nie miałaś w planach. I tak jak jeżeli powodem podjadania u Ciebie jest za niska podaż białka, no to wiadomo, że trzeba zwiększyć, za wysoka podaż węgli, no to trzeba obniżyć. A co zrobić z emocjami, jeżeli to właśnie tutaj jest powód Twojego podjadania? Dobrze jest po pierwsze uświadomić sobie, które emocje powodują, że ciągnie Cię do przekąsek. Po drugie, łapać się na tym, że o, właśnie w tym momencie czuję tę emocję i właśnie w tym momencie mój organizm czy mój mózg mi podpowiada, zjedz tego batona, pociesz się jakoś albo uspokój się tymi czekoladkami. I powiedzieć sobie nie, oczywiście, przeciwdziałać temu. I dobrze jest też, jeżeli jesteś na początku tej drogi i ciężko Ci po prostu powiedzieć sobie nie, dobrze mieć przygotowaną jakąś alternatywę, zdrowszą, wysokobiałkową, żeby Cię nasyciła, żebyś nie czuła nawet trochę głodu, prawda? A żebyś nawet, jeżeli już musisz po coś sięgnąć, musi być ten nawyk chrupania, to żeby zjeść coś zdrowego, żeby zjeść coś odżywczego, właśnie wysokobiałkowego. A z czasem, jeżeli będziesz nad tym pracować, będziesz się łapać na tym, że właśnie czujesz tę emocję i Cię ciągnie do jedzenia, będziesz w sobie wyrabiać nawyk odmawiania sobie tego. Pamiętaj też, że mózg i ogólnie świat, ale mózg nie lubi pustych przestrzeni. Jeżeli chcesz się czegoś pozbyć, to nie będzie to efektywne działanie, jeżeli nie dasz sobie czegoś na zastępstwo. Więc zastanów się, w jaki inny sposób możesz rozładowywać tę emocję. Kolejny powód, czwarty już, zobaczymy, czy faktycznie będzie 10 tych powodów, jak na początku zapowiedziałam. Czwarty powód to jest automatyka, czyli mamy pewne przyzwyczajenia, że na przykład do kina, no to trzeba z popcornem, trzeba z nachosami, do Netflixa trzeba z chipsami i browarem, prawda? Więc też trzeba zwrócić uwagę na to, jakie mamy nawyki, jakie przyzwyczajenia. Być może w pracy, siedząc przy komputerze, masz potrzebę, czyli przyzwyczajenia. Być może to jest już nauk też, chrupania czegoś, jakieś paluszki, jakieś chrupki. Dobrze jest uświadomić sobie, w ogóle samo uświadomienie sobie tego problemu, bo takie przyzwyczajenia, no to są dla nas problematyczne, jeżeli chcemy pozbyć się tego podjadania. Dobrze jest sobie uświadomić, bo wtedy łatwiej jest sobie kontrolować tę sytuację, kontrolować to podjadanie, no bo jednak masz swoje cele, prawda? Nie jesteś głodna, nie masz spadku energii, więc czemu masz coś wkładać do buzi cały czas, prawda? Dobrze jest się właśnie też, jeżeli masz taką sytuację, że Cię ciągnie do tego paluszka, do tych chrupek, zastanowić się i zadać sobie pytanie. Dominika, czy Ty jesteś teraz głodna? I czy ten głód, który być może czujesz go faktycznie w brzuchu, masz ściśnięty żołądek, burczy Ci w brzuchu, czy może ten głód może czujesz gdzie indziej, na przykład w głowie, bo wtedy to nie jest głód, tylko to jest nauk, uzależnienie od pewnego jedzenia. Tak, od jedzenia można być uzależnionym, od czekolady, od sera żółtego, od orzechów, więc dobrze jest na to zwracać uwagę. Czy faktycznie jesteś głodna? Ile czasu temu zjadłaś posiłek? Czy on był odżywczy, wartościowy? I jeżeli czujesz jakiś fizyczny pociąg do jedzenia, to czy on ma swoje źródło w brzuchu, czy może w głowie? Jeszcze jakiś czas temu ciężko mi było sobie wyobrazić wyjście na miasto bez jedzenia, spotkanie się ze znajomymi, bez pójścia do knajpy, gdzie znowu się coś zjadła. Zawsze wyjście na mieście na jedzenie, na jakiś obiad, kończył się później deserem, gdzie w domu nie mam nawyku jedzenia deseru, co najwyżej kostkę gorzkiej czekolady, więc
łapanie się, uświadamianie sobie takich nawyków bardzo pomoże później je zniwelować. Na przykład też z autopsji, jeszcze podając przykłady do inspiracji, zawsze na wakacjach jem czy jadłam więcej niż w domu, bo też jest ten nawyk u mnie takiej celebracji tego miejsca i że wszystko trzeba celebrować jedzeniem. No i też wiadomo, jak są te szwedzkie stoły, jest wszystkiego full i się je oczami, to po prostu aż nie można sobie tego odmówić, bo wszystko wygląda tak apetycznie. Więc dobrze jest uświadamiać sobie, łapać się w takich momentach. Ja ustaliłam sobie na wakacjach zasadę jednego talerza, czyli zawsze jak chodzę między tymi stołami i wybieram, to jem tyle, ile mi się zmieści na jednym talerzu i koniec. Z deserami już też nie jestem tak blisko jak kiedyś. Wcale nie muszę kończyć śniadania tortem, jak mi się kiedyś zdarzało. Więc wiele mamy takich przyzwyczajeń, nawyków, które niestety sprawiają, że jemy dużo za dużo. Kolejny powód to zmęczenie. I tutaj ten powód bym rozłożyła na dwa powody, bo po pierwsze, jeżeli jesteśmy zmęczeni, niewyspani, to zwróćcie uwagę, i to już nie jest kwestia indywidualna, tylko nas wszystkich to dotyczy, że jeżeli jesteśmy zmęczeni, niewyspani, to mamy zwiększony apetyt. I zazwyczaj po zerwanej nocy, po braku regeneracji, danego dnia jemy więcej. Więc też jeżeli nie chcemy podjadać, to zadbajmy o regenerację, zadbajmy o sen. Bardzo dużo się o tym mówi na przestrzeni dietetyki, na przestrzeni zdrowego trybu życia i jest to ściśle powiązane. Sen i jedzenie. Więc to jest pierwsza część tego powodu, jakim jest zmęczenie. A druga kwestia jest taka, że jeżeli jesteśmy zmęczeni danego dnia, to oprócz tego, że mamy zwiększony apetyt, to nie chce nam się gotować. I niestety o wiele łatwiej jest nam wtedy sięgnąć po gotowe jedzenie, czyli przetworzone, czyli zazwyczaj wysokowęglowodanowe, które nas syci na chwilę i za chwilę mamy spadek cukru, więc znowu jesteśmy głodni, więc znowu po coś sięgamy. I to jest taka sama napędzająca się machina. Więc jeżeli jesteśmy zmęczeni, wiemy na przykład, że jutro będziemy zmęczeni, bo się dzisiaj gdzieś wybieramy, to przygotujmy sobie dzień wcześniej posiłki wysokobiałkowe po to, żeby syciły, bo bądźmy przygotowani na to, że będziemy mieć zwiększony apetyt. Więc zmęczenie powoduje zwiększenie apetytu i zmęczenie niestety powoduje, że nam się nie chce gotować, więc łatwiej nam sięgnąć po przetworzone, wysokowęglowodanowe przekąski, które wcale nie sycą, tylko jeszcze bardziej ten głód napędzają. Kolejny powód, już nie wiem który, bo zagubiłam się w liczeniu, to jest trochę związany ze zmęczeniem i trochę związany z ułożoną dietą, jaką jemy w ciągu dnia. Czyli spożywanie zbyt mało energii, czyli spożywanie zbyt mało kalorii. Jeżeli spożywamy za mało kalorii, chodzimy głodni, więc po prostu łatwiej jest nam wtedy podjadać, bo nasz mózg domaga się energii, a nasz mózg jak się domaga energii, to zazwyczaj woła o tę energię łatwo dostępną, szybko przyswajalną, czyli właśnie węglowodany. Więc jeżeli głodzimy nasz organizm przez dłuższy czas, mamy zbyt restrykcyjną dietę i tutaj odnoszę się znowu do filmu, gdzie mówię o podstawowej przemianie materii i całkowitej przemianie materii, czyli ten pierwszy film, od którego powinniśmy zacząć na start na playliście związanej z keto, to tam Was zapraszam, jeżeli nie oglądaliście jeszcze tego filmu. Więc jedzenie zbyt mało kalorii powoduje, że no, jesteśmy głodni, nasz organizm, zwłaszcza nasz mózg, domaga się szybkiej i łatwo przyswajanej energii, więc wtedy nas ciągnie właśnie do słodkiego, do tych przekąsek przetworzonych, wysokowęglowodanowych. Kolejny powód z kategorii hormony. I tutaj bym chciała zwrócić uwagę na dwa aspekty. Po pierwsze, aspekt stricte kobiecy, czyli przed okresem mamy zwiększony apetyt i mamy zwiększone zapotrzebowanie kaloryczne o jakieś 300-400 kalorii, więc jeżeli jesteś przed okresem,
to nie trzymaj się ściśle tej diety, na której jesteś przez cały pozostały okres w miesiącu, tylko przygotuj się na to, że przez te kilka dni przed okresem powinnaś spożywać więcej i przygotuj sobie te pełnowartościowe, wysokobiałkowe posiłki większe, spokojnie o te 300 kalorii, po to, żebyś nie chodziła głodna i po to, żeby cię nie ciągnęło do przekąsek. A kolejny aspekt związany z hormonami to jest zaburzona gospodarka hormonalna, wynikająca też ze źle skomponowanej diety, ze zbyt wysokiego spożywania węglowodanów. I znowu, co to znaczy zbyt wysokie spożywanie węglowodanów? Zapraszam Was do poprzednich filmów, począwszy od tego filmu Na Start, gdzie opowiadam o tym, ile potrzebujemy tak naprawdę węglowodanów spożywać i w jaki sposób powinniśmy skomponować swoją dietę, żeby była odżywcza i żeby wpływała też pozytywnie na nasze hormony. Więc nie przesadzajmy z węglowodanami, zadbajmy o to, żeby ta gospodarka się unormowała, żebyśmy czuli głód faktycznie wtedy, kiedy jesteśmy głodni, mamy pusty żołądek i mamy wykorzystaną energię, a nie wtedy, kiedy nam spada cukier we krwi. A jeżeli chcesz posłuchać więcej na temat tego, w jaki sposób nasza dieta wpływa na hormony, to zapraszam Cię do filmu pod tytułem Chodzisz ciągle głodna? Nie wiem, jak się oznacza, wiem, że tutaj youtuberzy oznaczają filmy, ja jeszcze nie wiem, jak to się robi. Możecie mi dać znać, jeżeli ktoś ogarnia ten temat. W każdym razie w tym filmie pod tytułem Chodzisz ciągle głodna więcej opowiadam o tym, w jaki sposób dieta wpływa na hormony i na ciągły apetyt. Więc moi drodzy, to są wszystkie powody, które przygotowałam dla Was na dzisiaj, powody, dla których podjadamy. Dajcie znać, z którymi powodami Wy się utożsamiacie, które dotyczą Was. Jeżeli dotyczą Was jeszcze jakieś inne powody, których tutaj nie ujęłam, to też koniecznie napiszcie o nich i dajcie znać, jak sobie z nimi radzicie, tak żebyśmy mogli wszyscy z tej wiedzy skorzystać. A ja póki co Wam bardzo dziękuję za ten wspólny czas. Dzisiaj jest piątek, więc życzę Wam miłego weekendu, udanego czasu. I buziaczki ściskam.